Dzień dobry, nazywam się Magdalena Małek i jestem konsultantką CASBEC. Zajmuję się wsparciem naszych klientów w obszarach firm usługowych oraz firm związanych z branżą mediową. Jeżeli chciałbyś zwiększyć sprzedaż w swoim zespole, zająć się lead generation, wdrożeniem CRM-a lub pracą ze swoim zespołem realizacji lub sprzedaży, śmiało możesz uderzać bezpośrednio do nas. Chętnie Ci pomogę. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o do sprzedaży. Dosprzedaż, czyli nic innego jak możliwości, Podniesienia dodatkowego zysku w Twojej organizacji. Dzięki temu a zabiegowi nie tylko zwiększysz wartość swoich faktur, ale również zwiększysz lojalność i zaangażowanie swoich klientów. Zacznijmy od podstaw, przejdźmy przez najważniejsze elementy, a następnie porozmawiajmy o tym, jak rozliczać Wasz zespół. Może od podstaw. Cross-selling i upselling to są dwa pojęcia, które w naszym języku, w języku polskim mamy um, piękny odpowiednik, nazywamy go do sprzedażą. Do sprzedaż obejmuje wszystko to, gdzie możemy od naszego już raz pozyskanego klienta pozyskać więcej środków. Upselling to jest wtedy, kiedy naszą usługę. Powiększamy. Czyli na przykład, jeżeli świadczysz usługi SEO i chciałbyś mieć większą fakturę na koniec miesiąca, natomiast świadczyć ten sam rodzaj usług, wtedy będziemy mówili o upsellingu. Jeżeli natomiast prowadzisz dowolny inny model usługowy i chciałbyś klientowi sprzedać inne usługi komplementarne, wtedy będziemy mówili o cross czyli o dosprzedawaniu usług komplementarnych. Na potrzeby dzisiaj, od dzisiejszego odcinka, dzisiejszej rozmowy, będziemy mówili o tych dwóch dwóch narzędziach wymiennie, ponieważ metody, które się nimi kierują, zazwyczaj są bardzo podobne i możemy je zastosować w obu miejscach. Zaczniemy dzisiejszy temat od przede wszystkim tego, kiedy wdrażać do sprzedaż, w jaki sposób to zrobić, jak to rozliczyć wobec handlowców i jak ich zmotywować, a także jakie są inne przestrzenie w organizacji do tego, żeby powiększać nasze wartości. Na sam koniec porozmawiamy o tym, jakie są realne korzyści z tego narzędzia. Prawda jest taka, że w przypadku i cross sellingu i e, upsellingu nie ma idealnego momentu. Wszystko zależy dokładnie od tego, jaki jest Twój klient, jakie pozyskałeś relacje z nim w procesie sprzedaży, co zostało sprzedane. W przypadku upsellingu bardzo często idealnym momentem jest już proces sprzedaży, czyli wtedy, kiedy Twój handlowiec, osoba, która wdraża klienta, może na samym początku dosprzedać mu komplementarne usługi lub zwiększyć wartość początkową. Natomiast kiedy mówimy już o klientach, Którzy są już jakiś czas związani z naszą organizacją, wtedy mówimy tak naprawdę o do sprzedaży cyklicznej. A w przypadku wszelkiego rodzaju usług przyjmuje się, że po około trzech miesiącach od startu różnego rodzaju współpracy, czy to współprace reklamowe, czy to współprace związane z software house'ami, czy jakiekolwiek inne usługi świadczone B2B, trzy miesiące to jest taki dobry okres, żeby zacząć robić pierwsze podchody do, do sprzedaży. W przypadku cross-sellingu mamy tutaj nieco bardziej ułatwione zadanie, ponieważ jeżeli na samym początku naszej współpracy nie dosprzedamy klientowi czegoś, to w takim razie wracamy do niego zawsze wtedy, kiedy klient da nam sygnał, że czegoś potrzebuje, lub wtedy, kiedy my czujemy, że jest dobry moment, żeby wyciągnąć lepsze wyniki i mieć z tego lepszą jakość współpracy. Czyli zawsze tam, gdzie obie strony będą to miały z tego realne korzyści. Jeżeli mówimy o tym, jak wdrożyć i jak zacząć w zespole do sprzedaż, przede wszystkim istotne jest to, żeby jasno określić rolę pomiędzy zespołem realizacji, pomiędzy zespołem handlowym, pomiędzy projekt jak kontami, biurem obsługi klienta, czy dowolną jednostką, która w Twojej firmie występuje. Ponieważ jeżeli do sprzedaż będzie tylko dodatkiem, który wydarza się raz na jakiś czas, będziemy mieli sytuację, w której odpowiedzialność jest rozproszona. Więc jeżeli pytaśmy o to, od czego zacząć i jak to zacząć wdrażać, ustalcie jasno rolę w swojej organizacji. Um, handlowiec powinien zastosować przynajmniej jedną propozycję oraz otworzyć pole do informacji, że w przyszłości będziemy pracowali nad kolejnymi um, modułami, będziemy zwiększali fakturę. Natomiast osoba, która obsługuje już klienta, od samego początku we współpracy powinna go nastawiać na to, że będziemy dbali o jakość i będziemy rozszerzali portfolio naszych usług. Wdrożenie powinno Także zawierać szkolenie zespołu. Powinno także zawierać um, jednostkę, w której będziemy mierzyć nasze postępy, ale o tym w dalszych częściach. Żeby wrócić do klientów z propozycją cross-sellingu, najlepiej jest um, przede wszystkim ustalić dwie rzeczy: jakie były Twoje cele wyjściowe oraz czy zostały spełnione oraz jakie są Twoje realne propozycje dla tego klienta. Upselling, cross-selling i ogólnie rozmiana do, do sprzedaż są dwoma realnie, mającymi, realnie działającymi narzędziami, które mają wpływ na zjawisko czarno, czyli odpływu klienta oraz na jego satysfakcję i zadowolenie. Jak więc wracać? Zacznijmy od najprostszych rzeczy. Od tego, aby umówić się z klientem na spotkanie podsumowujące nasze dotychczasowe działania. Zacznijmy od tego, żeby wytłumaczyć klientowi, jaki impact na to jak się Wam współpracuje, miały dotychczasowe zadania. Następnie przejdźmy przez to, aby powiedzieć klientowi, jak wiele możemy osiągnąć dzięki temu, że zwiększymy wartość naszej usługi, że zwiększymy nasze nakłady pracy lub wprowadzimy dodatkowe rozwiązania. Dzięki temu od razu klient będzie rozumiał, że nie tylko zależy nam na tym, żeby zwiększyć wartość, ale robimy to przede wszystkim dlatego, aby był zadowolony i nasze cele zostały spełnione. Nie ma jednego prostego lifehacka, który mówi o tym, że istnieje jedyna słuszna metoda do sprzedaży. Natomiast, jeżeli chcielibyśmy poznać to, jakie skuteczne działania możemy wdrożyć, wtedy najlepiej przejść do podstaw. Usystematyzujmy swój proces sprzedaży. Pamiętajmy, aby nie tylko podsumować je na sam koniec, ale ustalić z klientem, jakie będą następne kroki. Czy wrócimy do niego z umową, czy wrócimy do niego z dodatkową fakturą, kiedy rozpoczniemy współpracę? Nie ma nic gorszego niż zakończenie współpracy z niewiadomą po stronie klienta. Jeżeli chodzi o teorie sprzedaży, to w tym miejscu pojawia nam się coś, co nazywamy metodami domknięcia sprzedaży, jest ich. Kilkanaście i możemy o nich porozmawiać przy następnej okazji. Częstotliwość upsellingu i crosssellingu zależy przede wszystkim od tego, jaka jest charakterystyka Twojej relacji z klientem oraz jaka jest dynamika współpracy. Zwróć uwagę na to, jak często następują zmiany z postaci. Um, Celów, które określacie we współpracy, jak bardzo dynamiczny jest rynek Twojego klienta, jakie cele ustaliłeś z nim. Jeżeli Twój klient ma bardzo stabilny biznes, to sprzedaż w okresie raz na pół roku, próba do sprzedaży w tym okresie będzie jak najbardziej skuteczna. Jeżeli z kolei pracujesz w branży usługowej związanej z mediami, z stronami internetowymi lub z jakąkolwiek inną formą promocji czy sprzedaży, tutaj ten okres zaczyna się zacieśniać. Warto wrócić do klienta przynajmniej raz kwartalnie. Aby poruszyć temat tego, co możesz dla niego zrobić więcej, aby wspólnie osiągnąć wyniki. Porozmawiajmy o tym, jaka powinna być równ równowaga pomiędzy bieżącymi pracami, pomiędzy bieżącymi działaniami, a tym, a kiedy chcemy klientowi dosprzedać i kiedy chcemy zrealizować. Kolejne nasze wewnętrzne cele sprzedażowe na danym kliencie. Otóż nie ma czegoś takiego jak um, sztywny plan upsellingowy. To, na co powinieneś zwrócić uwagę, to kilka drobnych wskaźników. Na przykład to jak często klienci otrzymują od ciebie propozycje biznesowe, propozycje upsellingowe, crosssellingowe, ogólnodosprzedażowe. Otóż wszystko zależy od tego jak potoczyła się twoja poprzednia relacja z klientem, relacja sprzedażowa. Jeżeli poprzednim razem klient nie zdecydował się na upselling, nie zdecydował się na crossselling, warto w krótkim terminie wrócić do niego, aby ponownie tą dosprzedaż domknąć. Pamiętajmy jednak żeby nie przedobrzyć i żeby nasze propozycje biznesowe nie były zbyt często. Warto jest dać sobie przynajmniej pół roku na to, aby w procesie usługowym, w procesie rekurencyjnej, powtarzalnej płatności dać klientowi odpocząć od decyzji zakupowych. Jeżeli mówimy o celach dla zespołów w temacie do sprzedaży, warto zwrócić uwagę na to, że mamy kilka ważnych celów i kilka ważnych wskaźników, które pozwolą nam zrealizować do w Twojej firmie. Przede wszystkim przygotuj się odpowiednio analitycznie do tego. Zbierz listę swoich klientów, którym będziesz chciał zaproponować upselling, będziesz chciał zaproponować do sprzedaż. i w tym momencie zadbaj o to, abyś Mierzył, jaki procent Twoich klientów otrzymał propozycję rozszerzenia współpracy. To jest bardzo istotne, abyś mógł dbać o to, by dążyć do stuprocentowego pokrycia, aby nie gubić klientów w procesie do sprzedaży, nie skupiać się na tych, którzy są łatwi lub którzy mają wyraźne potrzeby, ale po to, aby Twój zespół mógł regularnie pracować nad całą bazą Twoich klientów. To jest punkt pierwszy. W punkcie drugim zwróć uwagę na to, jaka jest konwersja z danej do sprzedaży. Jeżeli po pierwszych próbach do sprzedaży konwersja będzie niska, będzie wynosiła poniżej 20%, warto jest się pochylić nad tematem, z jakiego powodu klienci nie decydują się na do sprzedaż, nie decydują się na rozszerzenia i sprawdzić, czy wynikiem tego, czy jest to wynikiem samego procesu, zakresu usługi, wartości lub na przykład świadczonej jakości realizacji obecnej usługi. Czyli w momencie, w którym mamy... Pokrycie naszej bazy procent złożonych ofert. W momencie, w którym mamy konwersję z naszych wartości, a z wartości do sprzedaży, następnym krokiem równie istotnym jest to, aby mierzyć, w jaki sposób zmieniają się wartości abonamentów, wartości rekurencyjne u naszych klientów. Czy klienci dążą do podobnej wartości, czy klienci dążą do pewnej góry w naszych usługach, czy może sky is the limit i możemy upsellingować w nieskończoność. Te trzy wskaźniki pozwolą Ci zapanować nad Twoim zespołem, który taką dosprzedaż będzie realizował. Zawsze, aby zrobić odpowiedni wynik sprzedażowy, warto zadbać o motywację. Modeli biznesowych, modeli wynagrodzeń motywujących dla Twojego zespołu będzie bardzo wiele i zawsze będzie on spójny z tym, jaki istnieje model wynagrodzeń. Kilka dobrych praktyk, o których często zapominamy, to to, że nie tylko zespół handlowy powinien być wynagradzany premiami czy prowizjami od sprzedaży, ale także zespół realizacji. Jeżeli to w ich rękach jest powiększanie, Twojej wartości sprzedaży z obecnego biznesu, śmiało wynagradzaj ludzi w postaci premii, wyjazdów, nagród. Jedną z dobrych um, praktyk jest wprowadzanie grywalizacji, czyli pula nagród, która pozwala zwycięzcy zebrać to, co mamy. Na stole, um, zmotywować Twój zespół. Pamiętaj, że w pozycji upsellingu bardzo często mówimy o tym, że to ludzie, którzy mają bieżący kontakt z klientem. Biuro obsługi klienta, a kont menadżerowie, projekt menadżerowie będą za to odpowiadali. Te osoby bardzo często nie mają przygotowania handlowego, nie wiedzą, jak mogliby to zrobić, więc dbając o ich edukację oraz odpowiednią motywację poprzez nagrody, wynagrodzenia, premie. Jesteś w stanie zmotywować zespół do tego, aby aktywnie pracowali nad upsellingiem. Pamiętaj również o tym, że bardzo często wprowadzenie upsellingu w zespole przy odpowiedniej oprawie będzie niesamowitą przygodą dla Twojego zespołu, który po wkręceniu się w możliwości realizowania tych celów samodzielnie będzie do Ciebie wracał z kolejnymi propozycjami. Jeżeli mielibyście więcej tematów związanych z upsellingiem, crosssellingiem lub potrzebowalibyście wsparcia, gorąco zapraszamy, chętnie pomożemy.